Siemaneczko, cześć i czołem, Czeski z tej strony i gramy dalej w Lumencraft. Idziemy dalej bronić. Baza atakowana? A nie, dobra, bo to cały czas z tej zachodu nie atakuje. A ja bym sobie wszedł tutaj. Zobaczyć. Dobra, wiem, że tutaj coś wyjdzie. Cyk. Dobra. Dobra. O nie, tu jest. Jakieś glizdy wychodzą. A co to? Jakieś żółwiowe sprawy. Co to za żółwie tutaj? Chciałbym rozpitolić ten kokon. To może bym dostał trochę surowców, żeby ulepszyć wieżyczki, nie? Kurde, bo ja zaraz naboje wytracę. Nie będzie mi później stać na te nabojami. Nie wiem, czy ja dobrze zrobiłem, że otworzyłem w ogóle tą stronę. Może to być mój błąd. Ile jeszcze do fali? 5 minut. Jak się robale wyszły. Nie zauważyłem, że mi pod nogami się respią. Jezus, co to za robale tutaj? Nie wiem, czy faktycznie dobrze zrobiłem, że im tu otworzyłem. O. Naboje mi się skończyły, co ciekawe. Wiem, że tutaj jeszcze mam dosyć sporo. Tylko że te robale tutaj będą mi teraz wchodzić, nie? O. I one się wkopują. Nie wiem, czy ja muszę z nimi walczyć? Niekoniecznie chyba, nie? Bo te żółwie, widzę, że one tak nie atakują mnie, chociaż czasami chcą mnie pogryźć. Dobra. Nie wiem, czy ja bym tego nie zamknął chyba. Tylko bym musiał znowu teraz pozbierać te. Kurde, chyba niepotrzebnie, żebym otworzył te. No, przekopmy się może tutaj do po prostu tego metalu, nie? Przede wszystkim dlatego, żebym chciał też zrobić sobie naboi, bo widzę, że dużo mi poszło naboi. Bo myślałem, że tam znajdę lumen. O, chyba znalazłem tutaj lumen. Wow, jakie złoże lumenu. W końcu znalazłem to, co potrzebuję. Ale to potrzebuję stówkę aż nazbierać. Nie wiem, czy zdążę, bo mam 2 minuty jeszcze.
tam jest lawa już za lumenem. O. Bo myślałem, że ktoś wychodzi z podziemi, ale to nie, to tylko po prostu. Dobra, zbieraj chłopie lumen. To jeszcze ulepszymy sobie coś. Baza zaatakowana. Czy to się tam dostały te? A nie, to jest zwykły. Dobra, nieważne. Kurde, żebym stówkę nazbierał lumenu. Zanim stąd wyjdę. Będzie dobrze. Dobra, jest stówka. Wiemy stąd, wychodzimy. Baza atakowana. Sam jesteś atakowany. Dobra, te żółwie widzę, że one... Dobra, zróbmy to. Zróbmy tutaj lepiej te przejście, żeby... Znaczy, żeby właśnie nie przechodziły, nie? Abyśmy sobie wtedy ulepszyli szybkoszczelność. Tak. Wtedy potrzebuję zrobić sobie naboje. Dobra. Za 30 sekund będzie atak. Może już stąd sobie nie ruszajmy się. Jeszcze ja mogę zbudować w ogóle jakąś wieżyczkę? Nie mogę, nie? Teraz tutaj przy tym. Mogę bramę, mogę... A nie, mogę wieżyczkę! Ale nie mogę, bo jest limit osiągnięty, bym musiał rozwalić gdzieś, żeby tu zbudować. Czyli to jest tak specjalnie zrobione, żebyśmy tutaj nie zbudowali tej wieżyczki. Pala numer 5. Ile mamy wrogów? Nadchodzą wrogowie! 40! Chyba nie jest tak dużo, nie? Mam nadzieję, że... No nie, tylko teraz są te glizdy chyba, które się lepiej wkopują. Coś mi się wydaje, że one lepiej żrą. O, jak się przytulili. Żryjcie ołów, paskudy. Dwóch gdzieś? O, tutaj są, dobra. Łatwo. No dobrze, to i co? Idziemy dalej zbierać sobie tutaj lumen. Gdzie tutaj zaczęliśmy gdzieś kopać? Znaczy, może nie tyle zaczęliśmy, co... Kopiemy cały czas. Nie chciałbym wypuścić tej lawy. Bo to by była tragedia. Przynajmniej dla mnie. Ależ ładne pokłady lumenu. No, ale jest dobrze, bo znaleźliśmy duże właśnie pokłady lumenu. To może sobie ulepszymy nawet po prostu obrażenia i tym podobne. Nie chciałbym też zrobić tutaj dziury, żeby... Tam dalej też widzę lumen. Tylko podejrzewam, że tego tam, do tamtego się możemy nie dokopać, albo gdzieś naokoło trzeba było przejść. No jak tam wygląda z moim bagażem? Nie wiem, czy jesteśmy tutaj w stanie bezpiecznie tą przekopać. No. Może być trudno. Ło!
O. Dobra, nie, lepiej nie. Bo to wygląda mi na hardcora. Może tutaj jeszcze trochę wykupiamy tego lumenu. Może tutaj przejdziemy. O. Tutaj byśmy może dali radę. Oho. Dobra. To wygląda na ok. Z tej strony jeszcze wykopiemy. Cyk. Kopanko, kopanko. Nie wiem, na ile już tam potrzebuję, czy 150, żeby ulepszyć następny ten, czy ile. Bo nie spojrzałem nawet. Kurde, w środku też widzę lumenu sporo. Tylko weź tam się wkop, chłopie. Sześć minut do ostatniej fali. Bo to będzie faktycznie to będzie ostatnia fala, nie? Którą będziemy musieli przetrwać. Cyk, lumen zbieramy. Jak tam lumen? Dobra, jest. Właśnie, bo ja też nie wiem, czy ja nie będę potrzebował jakiegoś metalu. Przynajmniej na naboje. Chociaż jakby teraz było 40, to wydaje mi się, że nie wiem, może 50 będzie ta fala, powiedzmy. Dobra, nazbierajmy sobie 200 lumenu. Mam nadzieję, że tyle damy radę. Nie, powinniśmy spokojnie dać radę, bo tutaj widzę jeszcze sporo jest. A to jest to miejsce, gdzie mówiłem, że trzeba by było iść naokoło i faktycznie da radę. O, 200 mamy. Dobra, zobaczmy, czy... O, w ogóle tu coś widzę. Jakby. Dobra, tylko po prostu metal był. Dobra, zobaczmy, czy nie będę potrzebował jeszcze więcej metalu gdzieś tutaj. Jak to wygląda to? Za ile? Za 200 mogę to ulepszyć. Dobra. Obrażenia, jedziemy. Naboje to sobie wezmę później. Ile potrzeba jeszcze lumenu, żeby ulepszyć tamto coś? O. 150. Czy jestem w stanie uzbierać tyle jeszcze? Prawdopodobnie nie. Prawdopodobnie nie. A zobaczmy, jak to wyjdzie, jak sobie tutaj zrobimy. O. Cyk. To kiedyś wystygnie. O, o. Zobaczyć też, jak ta lawa się zachowuje. O, o. Ja właśnie coś... Ja właśnie sobie skopałem... Wait a minute. Czy to kiedyś pauzuje się? Czy nie za bardzo? Ej, czekaj! Czy ja właśnie spierdzieliłem sobie grę? Mam nadzieję, że nie. Nie, dobra. Zatrzymała się. Piu! O kurde. Dobra, na szczęście zatrzymała się, ale już lumenu nie pozbieram. Tak, a propos. Tutaj ona się nie nawet nie przy... Te robale widzę, to tutaj ciągle żrą tutaj te miejscówki. No, ale się już na pewno nie przekopię. O! O! A to mogę pozbierać jeszcze tych sporo rzeczy. Dobra. Za darmo surowce, to poproszę. O! Coś mnie zżarło. Żarło mnie coś. O, i tutaj jest jeszcze lumen. Tylko czy ja nazbieram 150? Raczej nie. Raczej nie podejrzewam, żebym uzbierał sobie 150 teraz lumenu jeszcze. Bo ile zostało? 2 minuty, 3 minuty niecałe. Dobra, kopiemy. Najwyżej. Ale faktycznie jest tutaj troszkę tego, nie?
Za dużo to jest tych tworów. Acja. Aha, szybkościelność. Tutaj można sobie ulepszyć te wieżyczki, ale to jest niepotrzebne dla tej misji, tak więc dajmy są nasianko. Robimy sobie naboje. Dobra, pójdźmy jeszcze może, jakbyśmy w razie czego potrzebowali naboje. To nie ma to tamto, nie? No szybkość, szczelność już nie poprawię. Mamy 90, może to chociaż? No nawet nie stać na mnie na lepsze ten wiertło. Tak a propos. Na nic mi nie stać, na flarę mi nie stać, nie stać mnie na pistolet naprawczy. Jestem biedny. O matko jedyna, co tu się dzieje? Cyk. To gdzie tu co? No tu by było sporo jeszcze lumenu, nie? Tylko widzę, że... No ta strona jest mocno... atakowana. Jakby nie patrzeć. Ale to specjalnie jest może tak zrobiona, żeby po prostu się... O Jezu, tam ktoś by panikował mnie. O Jezu! Zniszczą mi bazę, co tam zrobić? A ja tutaj po prostu muszę stać i bronić... przed czterymi kolejnymi falami, dopóki... ekstrakcja nie będzie dostępna. No dobra, no to po prostu, bo teraz będziemy musieli ubronić tą ostatnią falę i będzie elegancko. No, mam jeszcze pół minuty. Jak to tam wygląda? Oni mi tutaj już się też, kurde, wbijają na chatę. No dobra, mam te snajperki są dobre, widzę. Połączę ci jeszcze z tymi. Dobra, bierzemy ile plecak pozwoli i ostatnia fala. Zapraszam. Pozostali wrogowie 41, to mało. Chyba, że teraz jakiś przyjdzie bydlak. Mam nadzieję, że nie. Żryj, śród i pająku. 41 to dziwna była liczba. Tak jakby mogło coś przyjść większego. Ale może nie. A, tu jeszcze. Fala piąta? Jeszcze? O kurde. To jednak. Dobra. Szybkościelność, bym mógł sobie jeszcze to poprawić. Tylko to tutaj mi trochę zmienia postać rzeczy, bo czy ta strona wytrzyma? Może pójdziemy tutaj w tą stronę, może tu coś znajdziemy. Bo tutaj jakby widać jest spokojnie, nie? Pełny plecak. Ajajajajajaj, Mikoraso. Dobra. No ale tam widzę jakieś pajączki. Cyk. To mi też trochę zmienia postać rzeczy. Że co? Kolejna ta? Kolejną falę muszę obronić. Tylko że ja już to bronię. Dobra. Ten wybucha. Stworek. Ja potrzebowałem 150? Już nie pamiętam. Ło! Mam cię. Nie pamiętam, czy ja potrzebowałem 150 tego lumenu, czy... czy jak to wygląda? A to jeszcze mogę trochę pozbierać. Ło! Nie po kostkach, bydlaku. Dobra, to co?
Cyk. Szybko szczelność. Można by było jeszcze zbierać na to, ale w sumie to już nie potrzeba. Jak to wygląda teraz? O tak, tutaj nie pozbieram. Te ciągle tutaj żrą. W sumie to mógłbym pozbierać tutaj teraz. Ja mógłbym w sumie tutaj to ten buduj zrobić. Żeby metal nam wydobywało, ale w sumie to, jeżeli to ma być faktycznie ostatnia fala, no to może to być niepotrzebne już. Może po prostu byśmy ulepszyli sobie mury. Tak na wszelki wypadek. Metal, metal, metal. Wykupmy sobie trochę tutaj metalu, żelaza. Metal po prostu to się nazywa. I myślę, że byśmy mogli sobie teraz tak, co ja chciałem zrobić? Ulepszyć mury. Tutaj przede wszystkim by się przydało. O. Cyk. Jest lepszy. Znaczy ja bym mógł jeszcze też ulepszyć tu. No mógłbym, jakbym miał jeszcze więcej metalu. Idziemy po metal. No tutaj widzę, że to wszystko pada, ale no kurczę, no bo tak jak mówię, to nie jest naszym celem, naszej misji. Tak więc robimy wszystko tylko, żeby obronić się. 50 metalu potrzebuję, żeby ulepszyć ten mur, tak? Żeby tam się nic nie przebiło. Cyk, cyk, cyk. Dobra. Dobra, mamy. A może więcej pozbieramy tego materiału, jakbyśmy może chcieli jeszcze naboi sobie porobić. Też tych naboi mamy pełno. Kurde, to widzę robale, one się żrą przez ściany. I teraz się zastanawiam, jak będzie jakaś taka misja, kurde, gdzie będą ściany dosyć wąskie, to te takie robale mogą stanowić problem, nie? Nie było chyba ich tak w wersji pierwszej. Nie pamiętam tych robali takich. Chociaż też mogły się te pomału pająki, które były w tej wersji pierwszej, tam były tylko pająki, nie? A widzę, że teraz po prostu zrobili jeszcze takie jakieś kurde larwy, które żrą przez ścianę jakieś kurde żółwie czy kiwie, co to jest. Metal, metal, metal. Nosisz go w sobie. Albo przy sobie. Ulepszymy na pewno sobie mur. Baza zaatakowana. A to ciągle z tamtej strony. Dobra. Chyba cały metal tutaj wykopałem. Nie chcę tego zbierać. Tutaj. Cyk. Poziom reaktora trzeba ulepszyć, żeby zrobić cokolwiek jeszcze lepszego. A właśnie, jak wygląda poziom reaktora? Czy jakbym mógłbym go ulepszyć teraz, czy... Spacja... Co to jest to? Poziom reaktora. Mógłbym, jakbym miał lepszy... ten. Jakbym miał lumen, to ja bym mógł sobie ulepszyć... Właśnie, czy to już sens już w tym momencie na to? Miał jeszcze 50
Ty. Dobra, nie to. To chciałem. No, reaktor może jeszcze ulepszymy. Tylko to nam zwiększy możliwość postawienia wieżyczek do poziomu 6. Kurde, może trzeba było się na tym skupić, żeby ulepszyć reaktor i wieżyczki postawić. Chociaż ja miałem to bronić własnoręcznie, karabinem. Dobra, mamy 50 lumenu. A pozbierajmy sobie jeszcze trochę więcej. A, nie wiem, czy ten pająk nie biegnie do mnie. Przebijamy się. Może nie do końca, bo będziemy mieli 100 lumenu i już więcej nie zmieścimy w kieszeni. O, właśnie. Dobra, wracamy się. To jeszcze mamy tą bryłkę lumenu. Ja pamiętam, że je się wsadzało do niszczarki i można było wydobyć po prostu lumen. Tylko ja chyba nie wiem, czy ja tutaj w ogóle mam niszczarkę. Chyba nie. Cyk. Cyk. Wydobądź lumen. O. Dobra, idziemy. Dobra. Idziemy. Bronić. Honoru. Obroń przed kolejnymi, dopóki ekstrakcja nie będzie dostępna. Czekajcie, ale moment, bo ja już obroniłem przed wieloma innymi falami. Chyba nie zrozumiałem misji. O, jest. Gdzieś tam. Dobra, ale co, to ja mam sobie stąd wyjść? Dotrzyj do strefy ekstrakcji, kop się albo walcz. Twój wybór. Aha, czy ja mogę to się przez to przebić? Byłoby średnio. Chyba, że tędy. Dobra, kopiemy. O, lumen, siema. Na. Kopmy, więc. A przynajmniej gdzieś, gdzie będziemy mogli wyjść na... Bo mur postawiłem twardy i nawet nie mogę go zniszczyć teraz, nie? A kopanie jest bardziej bezpieczne też, bo tam widzę jakiś jest czacha po drodze. O. A czy ja się tu przekopię? Oho. Dobra. Może tędy. Dobra, tam widzę kamienie. Kurde, bo zaraz się okaże, że będę musiał i tak wracać i iść swoją drogą, bo się nie przekopiemy, ale mam nadzieję, że da radę. Ma tu jakieś tej? Ścieżki? Żebyśmy mogli to normalnie przejść i wyjść stąd. O! Lumen. Nie wiem, czy to dobry znak. Mam nadzieję, że tak. No, tak. Powiedziałbym. Myślałem, że za tym lumenem to już będzie jakieś po prostu... O nie, come on. Właśnie. O nie. O nie.
zaraz się okaże, że po prostu muszę wrócić. Ale jest, że kop lub walcz, wybór należy do ciebie, tak? No to wybrałem kopanie i co? I teraz nigdzie nie dostanę się jeszcze? A mam tutaj mapę? O Jezu, ja muszę się dostać tam daleko, tak? Dobra. To może jednak będziemy sobie, nie wiem, w tą stronę kopać? Najgorsze jest to, że za chwilę to w ogóle to kolejna fala przyjdzie. Nie wiem, czy to kopanie to był dobry pomysł. Ja bym chciał wyjść na jakiś korytarz. Halo. Chciałbym się wydostać. No tak, tu się nie wydostaniemy. Na pewno. No, tutaj też średnio. Przez to się... A nie! Dobra, to jest korytarz, dobra. O, dobra. O, dobra. Dobra. Jemy. Ile mamy naboi? 666. Diabelskie naboje. O, udało się. 44 minuty, misja jedna. Ło, matko kochana. Jedyna. I w ogóle tamten. Dosyć długo teraz te misje wychodzą. Nie powiem, że nie. Ale fajnie, że można w trakcie misji zapisać sobie grę. Cyk. O. Aha, i to nam dało te podniesienie. Dobra, rozumiem. To jest to. Status głównej misji. Aha, dobra, to jest główna misja, to nie. Wszystko jest pozamykane. Dostaliśmy 100 lumenu znowuż. Teraz pytanie, czy my możemy sobie coś jeszcze ulepszyć. No to nie za bardzo. To nie za bardzo. Ja bym tutaj takie rzeczy sobie ulepszył. Bardzo silny rewolwer. Naboje. Obrażenia, no to by było fajne, nie? Wierto by też było fajne. Ale widzę, że na razie tutaj nic nie mogę kupić. Czekajcie, a co to jest to? O, czekajcie. Wytrzymałość będzie regenerować się szybciej. Możemy sobie coś zrobić. Składowanie lumenu może nosić więcej lumenów w jednym stosie. O, przydatne. Podwaja szybkość odkrywania nowych technologii w laboratorium. Przydatne, ale jeszcze nie dla mnie. Naprawianie struktur jest podwójnie wydajne, fajne. Grzyby w farmach lumenu będą automatycznie zbierane co kilka minut. Tu jakieś farmy można robić. Dobra, ale najbardziej to by się przydało na razie to. Wydaje mi się. Czyli elektryzująca bielizna. I tu jeszcze można też... Plecak można sobie ulepszyć. Stamina. Szczęście. Statystyki tu można jeszcze ulepszyć. Szybkość. To bym chyba poszedł w tą szybkość tak naprawdę. Punkty życia też by się przydały, ale szybkość, im będziemy szybszy, tym szybciej będziemy spierdzielać przed wrogiem, nie? Ambi. O. Co tu mamy dalej? Mur. Fala wrogów nadchodzi do kolejnego z naszych posterunków. Zbudowaliśmy obronę, ale z powodu złego wywiadu stoi ona po złej stronie. Już zbyt późno, by ją przestawić. Załataj po prostu ścieżkę jakimiś murami, upewnij się, że są grube i ulepszone. Aha. No, może być ciekawie. Może być ciekawie. Andy. Dobra, cyk. Dobra, a jaką ja mam broń? Zwykły pistolet. No. Dobra, to tutaj. Ala, zablokuj.
Niechronione przejście murami i... Czyli to przejście chyba, czy co? What? To jest chyba to przejście, czy nie? Szybkie bramy. Wydaje mi się, że tak, że tu będą po prostu tu przychodzić nasi wrogowie. Dobra. Znaczy ja mam w ogóle... Cześć. One wyjdą, to się rozpieprzymy. Dobra, to ja muszę chyba teraz szybko zbierać. W takim razie... metal. Szybko jak najwięcej. O matko jedyna, to będzie hardcore. Szczerze powiedziawszy. A może nie? Może nie będzie tak źle? A ta fala to będzie jedna? O-o. No nie, ale tutaj to będzie ten. Ja nie chcę tutaj. Matko jedyna. No tam też już chodzą, widzę. Robale. Lumen. Wydaje mi się, że... O, tylko że tutaj znowu już będzie teraz... Kurde, to tu jest trochę hardcore. Chyba widzę. Czy mi się wydaje, że tu jest hardcore? Bo teraz tak, będę musiał postawić tutaj mury. Mur obronny. Tak. Cyk. I B. Mur. Aha. Więcej tych. Więcej żelaza. No nie, też się tutaj dostały. Dobra. O, lipka. Dobra. Dobra, rozwalę ten kokon. Mam naboi. Cyk, dobra. On był taki jeszcze do rozwalenia. Oh yes. Tak jest. Uej, to dobra, to te kokony są do rozwalenia i one dadzą nam dużo też surowców. Wymagania, brama, nie chcę bramy, chcę tu, o, mur. Ulepsz. Tyk. Dobra. I w takim razie dalej. Tutaj w ogóle zostało nam coś, co nieco. Surowców, oczywiście. Cyk, cyk, cyk. Za 5 minut, fala numer 1. Ale tylko się zastanawiam, czy czasem one, te stworki, potworki, które tu przyjdą, to one wtedy nie zostaną przekierowane przez
tutaj tą bramę, jak będą mieli zamkniętą przestrzeń. Czy oni nie pójdą właśnie tędy, nie? Dobra, cyk. Tu bym musiał reaktor ulepszyć. Lumenu troszkę. Właśnie, czy ja mam tam, tam miałem jakieś grzyby, nie? Tylko te grzyby to są takie... Jest tu tylko kilka grzybów. Nie wiem, czy nazbieram na ulepszenie reaktora. Dobra. Widzę, że tutaj na pewno... Właśnie pytanie, czy te robale nie pójdą tędy. Mam nadzieję, że pójdą, to wtedy tutaj się nadzieją na te oto oczywiście nasze wieżyczki. Bo pytanie, na ile można tymi robalami manipulować, żeby one szły daną ścieżką. Zobaczymy. Właśnie, zobaczmy jeszcze, co ja mogę tutaj zbudować. Obrona w narzędzia. Niszczarka. Ja mogę wybudować wieżyczkę? Nie mogę, bo już mam 8 położonych. Dobra, rozumiem. Czyli tutaj jest lipa. Jedyne co, to bym mógł teraz znaleźć albo jeszcze większe mury zrobić. Grubsze, większe. Albo... No nie, no tylko grubsze mury w takim razie. Albo znaleźć gdzieś, gdzie jest lumen. Tylko widzę, że tego lumenu to jest strasznie ubogo na tej mapie. Pewnie specjalnie tak zrobione. A my mamy po prostu postawić jak największą ilość, jak najgrubsze mury. Ulepszyć je po prostu. Jeszcze mógłbym zobaczyć tutaj się przebić, gdzie chodzą te robale i może jakieś kokony rozwalić. Ale myślę, że to... to zrobimy, jeżeli po prostu będziemy jeszcze mieli drugie... Te drugie fale, nie? Jak jeszcze będą. Bo nie wiem na ile... Gra powie mi... Haha! To nie jest jedna fala, to będzie 5 fal. A na ile po prostu... skończy się na jednej fali. Pełny plecak? Dobra, to chodźmy. Chodźmy, Johnny. Nie wiem, czy ja bym mógł... Aha, dobra, tylko że ulepszyć i tak nie będę mógł. Muszę wyjść na zewnątrz. Pytanie teraz, czy fajnie by było zrobić tutaj jeszcze grubsze mury. Czyli teraz tak, B robimy, cyk. Mury. O. Cyk. Tak, elegancko. Cyk. Tak. Idziemy dalej zbierać w takim razie mury. No właśnie, tutaj mamy też jeszcze metal. To go zaraz też wyzbieramy. Sobie skrócik tylko zrobiłem. Czyli potrzebuję 90 metalu znowu, żeby postawić ulepszony mur drugi tam obok, nie? Nie nazbieramy to przy tej fali na pewno. Bo za chwilę fala numer 1. Ale jakby nam gra powiedziała, że my mamy przetrwać więcej fal, to wtedy może lepiej faktycznie już sobie zbierać ten metal tutaj. Tur, 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 tur. Ty. Dobra. Wychodzimy jednak tutaj teraz tak. I na ile jestem ciekawy, na ile te potwory będą na tyle mądre, żeby iść tutaj, a nie żreć nam tam mury, nie? Tam się dzieje. Nadchodzą wrogowie. Siema. Halo, tu jestem.
Zapraszam. O nie. Chyba musiałem też... Coś mi się wydaje, że ja tutaj też... O Jezu, ich jest tutaj za dużo. Nie. Chyba musiałem postawić jeszcze tutaj mur. Coś mi się wydaje. Zabiły mnie. Ale dobra, ja mam żyćka. Nie jest źle. Ile jeszcze? 7. Aha, dobra. Chodźcie, paskudy. Jeszcze tu. Dobra. Jeszcze jeden gdzieś. A tam żre. Zostaw! Dobra. Ile, zobaczcie, ile życia zostało w reaktorze. Nie wierzę, że nam to się udało, powiem szczerze. Piu, były blisko. Wracamy do centrali. A, to była taka szybka misja. Dobrze, że sobie ją wziąłem, bo kurde, po tej ostatniej tam 40 minut, co robiliśmy, to teraz 11 minut, tak jak zbawienie, nie? Dobrze. Mury są. Okej, rozumiem. Możemy sobie też ulepszyć co nieco. Ja bym sobie, kurczę, szczęście może ulepszył. Bo tak. Albo spróbujemy też szczęście. A, dobra, już nie możemy więcej. Mamy 35 jeszcze, bo nie wiem, czy to hapsy jeszcze ulepszymy za ten lumen. Tak, hapsy sobie ulepszymy. Dobra. I to na razie tyle. Tak więc dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. I chyba do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nara!